O życiu, wakacjach, seksie, umieraniu, nauce, świętach w tym dziwnym, wspaniałym, niecodziennym, ale i takim nieoczywistym miejscu, jakim jest Polska. O naszych snach, marzeniach, fetyszach, natręstwach, aspiracjach i tym wszystkim, czego doświadczamy w naszej codzienności, bo spektakl jest zatytułowany Rok z życia codziennego mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej, a wszystko w interpretacji zespołu aktorskiego na scenie kameralnej. Nie mogło być lepiej. Bo jednak jest to opowieść o dziwności naszego bytu, o tym dowcipie matki natury, opatrzności Boga, niepotrzebne skreślić, który umiejscowił nas w tym miejscu w Europie, robiąc nam dziejowy i geopolityczny dowcip po wsze czasy. Więc oczywiście tak, dziwny jest ten świat bycia w tym kręgu kulturowym, w tym miejscu, z takimi sąsiadami po lewej i prawej stronie, w tym nieustającym rozdaniu, co zrobić lepiej, żeby jakoś przetrwać. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.